Witajcie kochani, kolejny Energy Boost Środa. Witam Was Marzena Śmigielska. Wiem, że ostatnio było nieco długo, więc dzisiaj króciutko. Dziś krótko o asertywności. A dlaczego o tym? Bo przyszła do mnie ostatnio moja 5-letnia córka i zapytała mnie, czym jest asertywność? Zdziwiło mnie jej pytanie i zapytałam, skąd przyszło Ci ono do głowy? Okazało się, że oglądała ona bajkę o pewnym gadającym psie, który w swoich treściach przemyca trudne słowa i stara się prostym językiem na poziomie dzieci je wyjaśniać. Zaciekawiona zapytałam więc, jak wyjaśnili to w bajce? Ona odpowiedziała, asertywność jest wtedy, gdy można mówić i robić to, co się chce. Nie wiem, czy dobrze zrozumiała treść. Nie oglądałam bajki razem z nią, ale postanowiłam jej to wyjaśnić własnymi słowami. Wszyscy mamy kłopoty z asertywnością, zwłaszcza w pracy. Sama cały czas ją szlifuję, ba, nawet uczę, więc pomyślałam, jedziesz maleńka. Dla wielu ludzi asertywność to sztuka odmawiania lub mówienia nie. Nie do końca jest to prawdą. Powiedziałam, że asertywność to sztuka wyrażania własnego zdania, ale w taki sposób, aby drugiej osobie nie sprawić przykrości. Oczywiście, jak przystało na dociekliwość mojego dziecka, nie poprzestała na suchej definicji. Czyli co, mamo? Zapytała. Widzisz, często proszę cię o zrobienie czegoś, a ty odpowiadasz nie albo nie chce mi się. To bardzo niegrzeczne. Do tego powoduje, że ja zaczynam się wtedy denerwować. Zachowanie asertywne powinno kierować się zawsze pewnym utartym schematem. Ja czuję, kiedy ty... Oczekuję, że. Czyli, aby odpowiedzieć Ci asertywnie, użyłabym zwrotu. Czuję złość, kiedy nie chcesz zrobić tego, o co Cię proszę. Oczekuję, że wspólnie znajdziemy jakieś rozwiązanie. Oczywiście była to bardzo ogólna odpowiedź, więc postanowiłyśmy potrenować na przykładach. Obie mówiłyśmy różne zdania i starałyśmy się znaleźć asertywną odpowiedź, wykorzystując schemat. Na przykład... Ktoś spóźnia się na umówione spotkanie. Moja odpowiedź. Czuję złość, kiedy się spóźniasz. Proszę cię, przychodź punktualnie. Odpowiedź córki. Jestem zła, jak się spóźniasz. Następnym razem pospiesz się. O ile pierwsza część zdania była ok, o tyle pospiesz się w sytuacji asertywności jest postawą atakującą, bo jest tam komunikat ty. Wytłumaczyłam jej więc, że oczekiwania dotyczące przyszłości lepiej przedstawiać w formie pozytywnej i lepiej jest mówić, czego się chce, czego się oczekuje, niż czego się nie chce. Poprawiła. Jestem zła, jak się spóźniasz. Następnym razem bądź proszę na czas. Super. Po jakimś czasie, gdy zapomniałam o sprawie, moja córka nadal trenowała asertywność. Na mnie. Gdy wieczorem powiedziałam, proszę, idziemy się myć, odpowiedziała, rozumiem, że zależy Ci na tym, żeby mnie już umyć, ale ja teraz się bawię, więc proszę Cię, daj mi jeszcze 10 minut. Poczułam się lekko manipulowana, ale przecież sama jej tego uczyłam. I choć nie do końca było to zgodne ze schematem, wyraziła w końcu swoje emocje i nikogo przy tym nie uraziła. Ty też pewnie miewasz w swojej pracy takie sytuacje, kiedy godzisz się na pewne rzeczy, choć wcale nie masz na to ochoty. Jeśli tak jest, stosuj schemat i trenuj. A teraz czas na praktykę. Powiem Ci zdanie, a Ty napisz w komentarzu asertywną odpowiedź do tego zdania. Twój współpracownik podjął samodzielnie decyzję bez konsultacji z Tobą. Jakbyś odpowiedział, aby było to zgodne ze sztuką asertywności? Czekam w komentarzach na Wasze odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie. Do następnej środy.